Pumcia zaproponowała o tyle ciekawy mit, że sprawdzę go, a czemu by nie? Nie można nazwać się Dumi 1. Nazwijmy się Dumi 1. Say what? Naprawdę? Jak to jest możliwe, kochani? No. Słuchajcie, jestem Ross, a dzisiaj przygotowałem dla was kolejną dawkę mitów z naszego Among Usa. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów z tej oto serii, pamiętajcie jeszcze i tu łapeczkę w górę. 2000 łapek w górę to jest kolejny odcinek. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to pamiętajcie jeszcze i suba, zaznaczyć dzwona i piszcie koniecznie na dole komentarze z mitami do kolejnego odcinka. Słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym wam polecić fotele od marki Diablo Chairs, ponieważ nie dość, że te fotele są mega fajne, jeżeli chodzi o wygląd i estetykę, to po drugie są mega wygodne i wiem co mówię, ponieważ sam wcześniej posiadałem fotel z serii gamingowej, obecnie posiadam z serii ergonomicznej i zarówno pierwszy, jak i drugi były mega wygodne, spełniały swoją funkcję, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany jakimś fotelem, nie ma obecnie żadnego fajnego, no to polecam sobie obczaić, druga linka opisu, macie linka do strony Diablo. Na sam start zaczynamy od mitu zaproponowanego przez rozjechanego kota, który mówi, że na mapie śnieżnej, czyli oczywiście na naszym polusie, jeżeli wejdziemy sobie w naprawę rakiety, to tablet owej rakiety przy naprawie będzie miał taki sam kolor jak nasza postać. I czy to będzie prawdziwe? Sprawdźmy to. Najpierw zrobimy to na czerwonej postaci. Uwaga, zaglądamy. I rzeczywiście, tablet jest czerwony. Dobra, no to teraz zmienię sobie postać, zmienię sobie kolor i zaraz do was wracam. Zobaczymy, czy tablet rzeczywiście zmieni kolor. Obstawiajcie na dole w komentarzach, jak będzie. Okej, kochani, a więc jak widzicie, zmieniłem już kolor na biały. I czy rzeczywiście teraz tablet, który tam będzie, będzie koloru białego? Uwaga, i jest kolor... Ej, rzeczywiście jest kolor biały, także rzeczywiście, kiedy zmieniamy kolor postaci, zmienia się kolor tabletu, także mit ten jest potwierdzony. No, 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 teraz ciekawy będzie micik, bo zaproponowany przez Gastera, który mówi, że na mapie Diskeld w Security są trzy komputery, co prawda są takie komputery, dwa mniejsze i jeden duży, ale kiedy wejdziemy w kamery, to widać tylko ten duży i te dwa koło niego z obu stron, są tak jakby ze śnieżycą, czyli mają śnieżycę. No tutaj na początku, jeszcze jak nie wejdziemy w te kamery, widać, że normalnie jest tu no po prostu trzy monitorki i każdy wygląda tak samo. Jak wejdziemy do środka, to mamy tutaj duży ekran i rzeczywiście te dwa zboczne komputery mają śnieżycę. Co ciekawe, oznacza to, że rzeczywiście te kamery zostały zepsute. Ciekawe, gdzie te kamery się znajdowały. Być może znajdowały się na zewnątrz naszego statku. Jeżeli znajdowały się na zewnątrz statku, to ciekawe, co było widać przez nie. Może zostały po prostu wyłączone? Dajcie znać, co myślicie na dole w komentarzu. A oczywiście mit ten jest potwierdzony. Złomek Złomkowy zaproponował naprawdę ciekawy mit, a mianowicie widzicie, pet psa nazywa się chomik, hamster. Jest to dosyć podejrzana sprawa, aż to zobaczę. Także wchodzimy sobie na naszego Steama i wchodzimy sobie w... Po prostu chyba wejdziemy sobie w sklep naszego Among Usa, żeby sprawdzić, czy w sklepie, jeżeli mamy DLC, to czy rzeczywiście chomik będzie się nazywał, znaczy pies będzie się nazywał naszym chomikiem. Dajcie znać, co wy myślicie. Ja już wbijam, a store page, jest tutaj store page. Mamy nasz sklep, zatrzymujemy oczywiście tą reklamę. I jak myślicie, czy będzie rzeczywiście pies nazywał się... hamster po prostu? Czekajcie. Czy rzeczywiście? Nie gadajcie. Hamster Pet Bundle. I rzeczywiście ten ja. Jacie. Ej, bez kapy, zobaczcie. Chomik ten pierwszy jest hamster, ale ten drugi, piesek, również jest hamster. Czyli rzeczywiście, hamster pet. What? Say what? Naprawdę? Jak to jest możliwe, kochani? No, psa nazwali chomik. Ja nie wierzę. Ludzie, jak to jest możliwe? Jak ten mit jest możliwy? To jest chyba jakiś błąd gry, nie wiem. Nie przemyśleli tego do końca. Ale jeżeli tak naprawdę wygląda chomik, to ja nie wiem. Jeżeli to drugie, bo to drugie może ich zdanie było chomikiem, ale to wygląda rzeczywiście jak pies. No ja nie wierzę, ale mit ten jest potwierdzony. A myślałem, że będzie obalony. Wow, wow. Naprawdę... nie dowierzam, że takie coś się wydarzyło. Jesteśmy w lobby, ponieważ Bravo Gang mówi, że jeżeli wpiszę U+3164 w swoje imię, to będzie ono niewidoczne. Jest to komenda, która daje tak jakby znak, który jest rzeczywiście niewidzialnym, więc teoretycznie powinno to działać. Jednak w praktyce, czy to będzie działało? No właśnie, czy uda nam się zrobić niewidzialny nick? Zaraz się przekonamy. Odpalamy sobie oczywiście online'a i cóż, piszemy U plus. No i tu jest pierwszy problem. Nie da się napisać plusa. W takim wypadku wszedłem sobie na internet i skopiowałem sobie tą nazwę. Jednak drugi problem, nie da się wkleić na komputerze nazwy. Cóż, w takim wypadku poszedłem na telefon, sprawdziłem to na telefonie. Na telefonie również wkleiłem nazwę i tam kopiowanie zadziałało. Odpaliłem grę
z niewidzialnym nickiem. Jednak gra, no właśnie, nie odpaliła się, wyświetlił się napis: ten nick jest niepoprawny i niestety nie zadziałało. Także mit ten jest obalony, niewidoczny nick nie działa. Wcześniej działał, ale sfiksowali to i już po prostu nie można mieć niewidzialnego nicku w Among Usie. No chyba, że macie jakiś inny sposób na niewidzialny nick. Jeżeli tak, napiszcie na dole w komentarzu, być może sprawdzimy go w kolejnym odcinku. Wow, jak widzicie, znajdujemy się na serwerze Toasty Rosta. Jest to mój Discord i tutaj po akceptacji tego regulaminu, po naklikniecie w tą oto emotkę, dostaniecie dostęp do pozostałych kanałów. I dzisiaj zaproponował wam bym wbicie na kanał memy i tam podsyłanie memów z naszego Among Usa. Tutaj jak widzicie, tych memów jest naprawdę pełno, naprawdę setki memów tutaj jest podsyłane, ale chciałbym, żebyście tutaj podsyłali jeszcze więcej memów z naszego Among Usa, bo na dniach już nagramy sobie jakiś przeglądzik właśnie memików z Amonga, więc fajnie byłoby, jakbyście jakieś ciekawe tutaj podesłali. Także widzimy się już na grupce, wysyłajcie memiki. No i witam was w standardowym pytaniu, czy to prawda, czy nie, w naszej serii Among Usowej z pogromców mitów. A mianowicie dzisiejszy mit ode mnie, który musicie zgadnąć, czy jest prawdziwy, czy nie, tyczy się tematu widzenia przez ściany. A więc, czy jesteśmy w stanie widzieć przez ścianę przeciwników i ich jakoś tam załatwić, dojechać? Dajcie znać na dole w komentarzu, a ja już wam pokazuję, czy to zadziała, czy nie. A więc uwaga, mam nadzieję, że odpowiedź napisana. Jak widzicie, tutaj w środku jest przeciwnik, widać go. Teraz pytanie, czy będziemy go w stanie zobaczyć w tym oto miejscu, czyli nie zaglądając do środka. No bo powiedzmy, że gramy sobie naszym zdrajcą, a pole widzenia na mapie jest ograniczone, czyli tak jak teraz zaznaczam myszką, jest powiedzmy w tym promieniu i nie widzimy normalnie postaci wchodząc tak, więc czy tą postać jesteśmy w stanie zobaczyć? Uwaga, sprawdzamy. A jak to można zrobić? Jak to można sprawdzić? Trzeba grafikę obniżyć. Jak obniżyć? Na sam dół. I następnie, co robimy takiego? Na samą górę dajemy. I wtedy tutaj tak jakby jest podświetlenie. Więc jesteśmy w stanie zobaczyć taką postać, która znajduje się w tym oto miejscu. Jednak jak to trzeba zrobić? Cóż, trzeba to zrobić w tym oto pomieszczeniu. Tak, aż tak daleko musimy się udać. W takim wypadku, jeżeli teraz zmniejszymy sobie grafikę i teraz sobie powiększymy grafikę, patrzcie się na prawą stronę, kiedy daję akceptuj. Uwaga, widać go! Także mit ten jest potwierdzony, da się widzieć przez ściany, tylko trzeba to dobrze wykorzystać i pamiętajcie, że zakres widzenia przez ściany jest tak jakby ograniczony. Jest to, jak tutaj pokazuję, myszką. W sumie myszką muszę, nie muszę pokazywać myszką, patrzcie. Jest to ten obszar na czarno, teraz zmienię sobie na jasno i widzicie, ten obszar jest po prostu podświetlony i przez chwilę na tym obszarze po prostu, jak zmieniamy grafikę z najniższej do najwyższej, to widać właśnie przeciwników. Także mit ten jest potwierdzony. Pumcia zaproponowała o tyle ciekawy mit, że sprawdzę go, sprawdzę go, a czemu by nie? Nie można nazwać się Dumi 1. Nazwijmy się Dumi 1. Nie można? No to ja się nazywam. Kto mi nie zabroni tego? Nikt mi tego nie zabroni. Uwaga, free play, deskelt. Nazwałem się Dumi 1. Łatwo, ale sprawdźmy, jak zareagują na to boty. Uwaga, i boty jak to na to reagują? Oni mają z dużych liter. Czy to robi różnicę? Nie wiem, czy robi, ale ja głosuję na fałszywkę. Dumi 1, ty jesteś fałszywką. Ha! Mówiłem, to jest fałszywka. I Dumi 1 wyleciał. Widzicie? Widzicie? Boty pomyślały, że jestem prawdziwy. Ale nie można się nazwać Dumi 1. Ciekawe, co będzie, jak się nazwę identycznie, jak to boty mają. Czyli po prostu Dumi 1 z dużych liter. Jestem nazwany teraz identycznie jak nasze boty. Czy coś się teraz wydarzy? Uwaga, na pewno mit jest obalony, ponieważ można się nazwać Dumi 1, taka była treść mita. Ale czy boty na to jakoś dziwnie zareagują? Czy znowu wywalą tam tego fałszywego Dumiego 1? No bo wiadomo, że jestem tym jedynym oryginalnym. Uwaga, Dumi 1. No Dumiego 4, no co za randomy. Co za randomy na Dumiego 4 głosowały. Przecież to Dumi 1 był tutaj zdrajcą. Ja nie wierzę w nich, no ale mit ten jest obalony. A wracając do tego niku, tak postanowiłem sobie jeszcze sprawdzić jedną rzecz, a może online nie będzie działał, kiedy się nazywam Dumi 1. Także sprawdźmy, czy działa online. O ja! Mit ten jest potwierdzony. Ej. Mit ten jest potwierdzony, bardzo wszystkich przepraszam, ale rzeczywiście nie da się grać jako Dumi 1. Dało się grać na botach, ale online nie. Wow, naprawdę, tego się nie spodziewałem. Także mit ten jest jednak potwierdzony. Jesteśmy na naszej śnieżej mapie, na mapie Polus. Wybierzemy sobie zaraz taska, który trzeba zrobić na dworze. Jak myślicie, który to będzie? No, z temperaturą. Będziemy tutaj bawili się z temperaturą. Nikodem mówi, że jeżeli ustawię temperaturę na 10 000, to licznik temperatury wyjdzie
wyjdzie poza ekran. Zobaczymy, czy w ogóle da się ustawić aż tak wysoką temperaturę. I swoją drogą, jeżeli chcecie więcej mitów w następnym odcinku, to piszcie te mity na dole w komentarzu, bo w ostatnim filmie, pod ostatnim odcinkiem, no nie było już więcej mitów, dlatego też to jest ostatni mit na ten materiał. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie dużo więcej mitów, no to następny odcinek będzie dłuższy. A teraz tak, zaglądamy sobie tutaj i czy rzeczywiście, o niej, musimy ustawić na tysiaka. Czy tu mi się nie zatrzyma przypadkiem? Zatrzymało się, no to musimy mieć takiego farda, że temperatura szła po prostu w dół, a ja ją ustawię w górę. Także idziemy jeszcze raz na tego samego taska, weźmiemy sobie tutaj oczywiście outside, rekord temperatury. No i co, robimy jeszcze raz tego taska, miejmy nadzieję, że będą mi tutaj kazali obniżać temperaturę. A jak będę podwyższał, no to będzie, no znowu jest podwyższanie, najgorzej. A zobaczmy, czy się da na minusie ustawić po prostu. Minus 10 tysięcy, zobaczmy, jaka jest minimalna temperatura, no bo w sumie to jest to samo, tylko w drugą stronę. Czy mogę aż tak to robić? Nie no, tutaj temperatura leci w dół. Tutaj, ej, to się w ogóle nie zmienia, kochani. My to dajemy w dół, a to się w ogóle nie zmienia. Ale dobra, lecimy na sam dół, zobaczymy, do jakiej liczby uda mi się dotrzeć. Także widzimy się, kiedy ten licznik się po prostu... Dobra, kochani, minęło około 2 minuty, przebiliśmy próg minus 1000 i to się nie zatrzymuje, czyli innymi słowy, to będzie leciało tak bez końca i będzie leciało, leciało, leciało. A w ogóle licznik z temperaturą się nie rusza. Sprawdzimy jeszcze, jak będzie do góry, także poczekajcie chwilę. Dobrze, kochani, jest to moja szósta próba i doszedłem do wniosku, że... Cały czas mam tylko zwiększanie temperatury, więc po prostu nie da się ustawić temperatury 10 tysięcy, dlatego też mit ten jest obalony, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o schodzenie w dół, to można tak raczej bez końca robić, więc wow, wow. Jeżeli ktoś będzie się bawił schodzeniem w dół, to niech da znać, do jakiej liczby dotrwał. Ja dotrwałem do minus 1000 parę i dalej mi się już nie chciało, bo dochodzenie do tego minus 1000 trwało jakieś 2 minuty, a iść jeszcze dalej to w sumie nie miało sensu, a do góry nie da się do 10 tysięcy, no bo jak dojdę do potrzebowanej temperatury, to się po prostu to zatrzyma i task jest zaliczony. Ale mit ten, no niestety, zaliczonym nie jest, bo jest obalony.